Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak, witam Was w kolejnym odcinku Kawy, Rozmowy jak Planszówek. Jak pewnie zauważyliście, w zeszłym tygodniu nie było kawy ani żadnej nowej gry na kanale. W tym tygodniu już wróciliśmy, a tak naprawdę wróciłem, bo trzeba powiedzieć to sobie wprost, Przemo nam się troszkę rozchorował, ale wszystko wskazuje na to, że już zaraz, lada moment wróci, wyzdrowieje, więc dzisiaj jestem sam. Odpowiem na Wasze pytania, komentarze, niektóre. Głównie dotyczące Wiedźmina. Pokażę Wam dzisiaj grę Moje Miasto, skarpetkowe stwory i gry przygodowe dla dzieci. Gry fabularne, gry RPG dla dzieci. Taki mamy dzisiaj plan. No i oczywiście piszcie śmiało wszystkie kwestie, których nie udało się dzisiaj poruszyć. Poruszymy, jak Przemo wróci. W tym tygodniu na kanale pojawił się filmik dotyczący Pandemic Legacy Season 0. To po pierwsze. Po drugie, cały czas na Go On Board wrzucamy filmiki, gdzie ja po angielsku tłumaczę Wiedźmina, krok po kroku, kolejne mechaniki i elementy gry. I mamy też tam polskie napisy, więc to powinno ułatwić tym, którzy są nieanglojęzyczni. Więc tak to wygląda. Przez to, że dzisiaj jestem sam, to nie będzie trudnych słów i nie będzie konkursu wtórnego. Nadrobimy tak, wróci Przemo, więc tyle mogę powiedzieć. Dobra. Słuchajcie, mam trochę pytań dotyczących Wiedźmina i na nie odpowiem szybciuchno, a później przejdę do gier, bo mamy dzisiaj dwie gry, a tak się składa, że od Galakty i obie w pewnym sensie są grami Legacy. W ogóle taki tydzień Legacy i takie czasy Legacy troszeczkę. No ale pytania. Dobrze, uwaga. Gra Old World Witcher. Witcher The Old World, The Witcher Old World, nieważne. Wychodząca na rynek polski będzie mieć polską nazwę Wiedźmin Stary Świat. Dokładnie tak. Następne pytanie. Czy w związku z tym, że współpracuje z CD Projekt przy tworzeniu gry, będzie ona posiadała aplikację? Nie, nie będzie posiadała aplikacji. Jest to gra w 100% analogowa. Jest w niej dużo fabuły. I niektórzy wydawcy taką fabułę przelewają na aplikację na przykład, ale u nas te wszystkie wątki fabularne chcemy zamykać w ramach kart i no ale będzie ich po prostu dużo. Więc tak to wygląda. Dalej. Ktoś mówi, żeby była polskojęzyczna opcja na Wiedźmina na Kickstarterze. Będzie taka opcja, ale oczywiście no, to będzie... Przede wszystkim będziemy omówić i promować polską edycję na Zagram w to, dlatego że cała kampania będzie na Zagram w to po polsku. Kolejne pytanie od razu. Właśnie, czy to, że będą kampanie równoległe, pyta Polwac, oznacza, że Polacy wspierający nie mają co liczyć na lepszą cenę, tak jak to miało miejsce wcześniej. Z cenami na przykład tak zrobiliśmy, przez to, że kampanie nie były w tym samym czasie. Odpowiedź Polwacu brzmi tak. Kampanie są równoległe, więc zawartość, jak i cena są identyczne. Ale różnica jest taka. Po pierwsze, ta płatność na Zagram w to jest troszeczkę inna, troszeczkę uproszczona, nie wymaga karty kredytowej. Po drugie, będzie w złotówkach, które przeliczymy z tej ceny, która będzie na Kickstarterze. Ale ponieważ my jesteśmy właścicielem platformy Zagram w to, to wciąż płacimy tak jak na Kickstarterze, tak tutaj płacimy operatorowi płatności, ale nie płacimy sobie, więc jako operatorowi, właścicielowi platformy. Więc o tą różnicę prowizji Kickstartera mniej więcej cena na Zagram to w polskiej wersji będzie niższa. I to też się łączy z poprzednim pytaniem, dlatego będziemy mówić o polskiej wersji w Polsce, no bo po prostu jest to korzystniejsze, cena dla Was. A zawartość i ta sama ceny zbliżone. Dobra, dalej. Mówisz dużo o współpracy z CD Projekt. Tak, ostatnio mówiłem, jak to wygląda i jak to się zaczęło. I pojawia się pytanie, czy CD Projekt ma udział w wymyślaniu fabularnej części gry? Oczywiście, że tak. CD Projekt ma udział w każdej części tworzenia tej gry, bo jesteśmy współwydawcami w tym wypadku. I w tym, na przykład, jeśli chodzi o tą część fabularną, czyli tworzenie tekstów, na przykład karty eksploracji, to my je tworzymy, CD Projekt je dokumentuje, sprawdza, coś dodaje, więc tutaj jakby w dwie strony to działa. Tak jak przy wszystkim w przypadku tej gry. Tak jak też wspominałem w tej historii tego, jak to wygląda, jak to wyglądało, to CD Projekt nie chciał po prostu oddać licencji Wiedźmina, tylko współwydawcy, partnera szukał. Pojawia się pytanie o pudełko z Wiedźmina, czy ono jest finalne.
I ktoś tam pytał chyba kiedyś, czy ono nie jest podobne do rozmiaru Blood Rage czy Rising Sun. No w ogóle to Blood Rage i Rising Sun to są dwa różne pudełka. To jest pudełko, które tutaj okładkę ma w rozmiarze takim standardowym, dużym, 30x30. Głębokość tego pudełka będzie wynosiła trochę ponad 9 cm, więc jest to pudełko standardowe, duże. Tak można powiedzieć, prawda? Ono będzie, jeśli chodzi o wysokość, ładnie się prezentowało wśród Waszych innych dużych pudełek, ale jest głębsze. Dlaczego jest głębsze? Mamy, po pierwsze, lubimy stosować duże karty, te 100 na 65 mm, te są w 7 rzutach świata. A po drugie, tych komponentów od razu w tej grze, niezależnie od jakichkolwiek serż goli, jest bardzo dużo. Więc tutaj po prostu będzie to wszystko wypchane. No ale też będzie wersja deluxe, w której będą figurki potworów, więc ona będzie po prostu odpowiednio wyższa. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rozmiar pudełka Wiedźmina. Czy jeszcze jakieś pytania? Ostatnie. W jakim składzie osobowym najlepiej Wam się gra w Wiedźmina? Dwóch do czterech graczy. To znaczy, czyli prawie każdym. Ja bym podzielił sobie skład osobowy w Wiedźminie na dwóch, trzech i czterech, pięciu. Czterech, pięciu, większa grupa, większe spotkanie. Może razem z tłumaczeniem zasad, szczególnie jak gramy po raz pierwszy, może to się rozciągnąć do 3 godzin na przykład, może nawet 3 godzin z hakiem, ale jest to duża gra przygodowa, więc też siedzimy sobie, jestem zainteresowany tym, co inni gracze robią, w ogóle mam w tym udział, jak ktoś walczy z potworem, albo jak inni gracze walczą, to ja mogę to obstawić i czasami czytam komuś kartę przygody, jak ktoś komuś czyta, to też jestem trochę zainteresowany. Ja jako Łukasz to w ogóle dodatkowo tam coś lubię, jak czuję się komfortowo z osobami, z którymi gram, też coś tam odegram albo kogoś zaczepię, więc lubię ten skład 4-5 graczy. Dwóch, trzech graczy jest o wiele bardziej dynamicznie i tak naprawdę też mi się bardzo fajnie gra. Po prostu te tury tak mocno na siebie nachodzą, szczególnie w dwóch graczy, w trzech graczy też trochę, że bywa tak, że ja skończę moją turę, już drugi gracz jak robi swoją, de facto już mu zaraz coś muszę obsłużyć, odłożyć i dopiero jest mój ruch i mam moment, żeby się zastanowić, co chcę zrobić. Więc to ma też swoje, ta dynamika jest taka duża. Ale no, w każdym wariancie to mamy, mówimy o grze na półtorej, dwie i pół godziny, tak, no, dużej grze, może czasami dłużej, w większej liczbie graczy, duża gra przygodowa. Tak to wygląda. Dobra, to ostatnie pytanie, jakie sobie tam gdzieś znalazłem, z takich, które was, o które pytaliście. Będziemy dalej mówić, tak jak powiedziałem, zajrzyjcie na kanał Go On Board. Słuchajcie, po kolei. Po pierwsze, dwie gry od Galakty, od jakiegoś czasu już je mamy. I może zacznę od mojego miasta, a później przejdę do tematu tych dziecięcego, bo też powiem o grach RPG dla dzieci. Więc w ogóle moje miasto, to jest ciekawe, ponieważ jest to kompetytywna gra Legacy, która jest dodatkowo szybka. I teraz, co to znaczy Legacy? To znaczy kompetytywna. Gra wygląda w taki sposób, że każdy ma swoją planszę. Znajdę jakąś taką nietkniętą wcześniej niczym. O, ta już jest tknięta. To nie jest. Dobra. Każdy gracz ma swoją planszę i co ciekawe, ona jest dwustronna, więc mamy wariant taki, że możemy zawsze grać po prostu w tą grę bez wariantu Legacy, a na tej stronie zapisujemy nazwę naszego miasta, mamy miejsce na jakieś naklejki i mamy tor punktów, takich dużych, i tor punktów w danej rozgrywce. I tutaj mamy planszę, na której będą się pojawiały nowe rzeczy, ale to nie wszystko, ponieważ też mamy zestawy budynków. Każdy ma zestaw budynków w różnych kolorach, identyczne mamy zestawy. I mechanika gry jest bardzo prosta. Odkrywamy w każdej turze odkrywamy jedną kartę, ona pokazuje jakiś budynek i go wszyscy budują przy stole. I dynamicznie idziemy, budujemy, mamy proste zasady budowy, budynki muszą się tam łączyć, nie mogą coś tam. I gramy grę, na końcu liczymy punkty, mamy pewien rodzaj punktacji, ale ten rodzaj punktacji się rozwija. Mamy kopertę rozdział pierwszy, epizod 1-3 i tu mamy 3 rozgrywki. Więc Wam troszeczkę zepsuję może tą pierwszą kartkę, ale może tak. Na początku mamy prostą punktację, w drugiej turze i po pierwszej grze od razu zwycięzca dostaje pewne utrudnienie, a pozostali gracze uproszczenie potencjalnie, więc to jest ciekawe, że od razu nam się rozchodzą nasze mapy.
W drugim epizodzie mamy dodatkową warstwę punktacji, więc nasz mózg wkracza na wyższe obroty. W trzecim to samo, nową warstwę punktacji i dodatkowo po każdej rozgrywce plansze graczy się zmieniają w zależności od wyniku. Więc fajny, prosty, bardzo prosty mechanizm tego, żeby nie było kuli śnieżnej, żeby lider nie uciekał nam. No i w kolejnych rozdziałach mamy kolejne rzeczy. My oczywiście nie mamy tego wszystkiego rozegranego, ale sobie tu odkładamy z powrotem. I grubość kopert jest taka, że możemy domyślić się, że mamy tu o naklejki jakieś nowe i instrukcje. A tutaj mamy, fabryki, to jest jakiś rozdział, gdzie będą nowe żetony na pewno. I no, jak rozegramy sobie 24 partie, to nam się kończy ten element legacy, można powiedzieć ta kampania. I jest to bardzo fajne. Taka gra, w którą gramy, na razie tylko gram we dwójkę z moją żoną. I właśnie przez to, że jest taka szybka, bo w dwóch graczy, którzy sprawnie grają, jedna partia może trwać 20 minut. Co oznacza, że przy jednym posiedzeniu spokojnie można rozegrać 3 partie. Więc spokojnie jedną kompertę otworzymy. Każda rozgrywka będzie troszeczkę inna. Jest to rozgrywka, gdzie rywalizujemy, ale jednak każdy trochę sobie rzepkę skrobie, bo odkrywamy karty i budujemy u siebie. Bardzo fajna gra. Prosta. Te kafelki mają różne kształty, więc to jest tak naprawdę trochę Tetris. Trochę Tetris Legacy, gdzie rywalizujemy ze sobą. Ale fajne. No właśnie, jeżeli chcecie taką grę, żeby w gronie małżeńskim albo rodzinnym, jakimś takim stałym, rozegrać sobie i regularnie wracać do takiej gry kafelkowej, raczej prostej, to która żyje, rozwija się, no to jest fajny pomysł. Dobra, kolejna gra to Skarpetkowe Stwory. Skarpetkowe Stwory jest to gra dla 2-4 graczy, Galacta Kids, i jest to gra też z elementem Legacy. Sama gra w sobie, jak ona jest od 6, wieku 6+, i ja w tą grę gram z moimi dziećmi, w które mają Michał niedługo 4, Eunika zaraz 5, więc tak to wygląda. Więc troszeczkę są młodsze niż to pudełko nam by pozwalało. Jedną malutką zasadę nie wyjaśniłem i nie gramy z nią, ale co do zasady cała rozgrywka się odbywa zgodnie z zasadami. I teraz co się dzieje w tej grze? Gra po pierwsze jest troszeczkę losowa, bo poruszamy się, odkrywamy coś, próbujemy na coś trafić. Po drugie jest memory, ponieważ i ja, i inni gracze odkrywają kafelki, które leżą na planszy, i chcemy te kafelki zapamiętać, jak gdzieś jest mój. Szczególnie, że to nie mogę od razu tam pójść, bo ktoś poszedł, właśnie odkrywa kafelek, to jest mój, ale on go blokuje, więc ja teraz muszę zaczekać, dobra, pójdź stamtąd i ja tam pójdę. Po drugie jest fajny element wizualny, gdzie mamy skarpetki wyciągane z woreczka i szukamy par dla naszych skrzatów. I jest interakcja negatywna. Co ciekawe, na tego typu grę troszeczkę się obawiałem tego, przyznam szczerze, ponieważ w tej grze można podejść pod stworem i zabrać komuś skarpetkę. I stwierdziłem, że nie będę się wycofywał i będę zabierał skarpetki moim dzieciom. Nawet czasami Eunice, tak, czy tam dzieciom tłumaczyłem, słuchajcie, no możesz mi zabrać skarpetkę. Pamiętaj o tym, możesz zabrać stworem i samemu ją przejąć. I to się broni. Nie ma jakiegoś dużego płaczu czy dużych negatywnych emocji. U nas przynajmniej nie było. Trochę się tego bałem, ale dzieci raczej używają stwory, że raczej rzadko używają do zabierania. Jak poruszam w swoim ruchu najpierw stwora, później mojego skrzata, i to ciekawe, jak poruszam stwora, to on ma wewnątrz ukrytą kostkę i pewien losowy mechanizm tego, czy on w ogóle zadziała. Więc to też jest fajne, że ja idę i ups, czy on zadziała i nie działa lub działa. To jest ciekawe. I później jadę moim skrzatem, próbuję zdobyć skarpety. I co jest jeszcze ciekawe, odcinek sponsorowany przez słowo ciekawe, to, że po partii przyklejamy skarpetki do wnętrza, do tęka pudełka, i po pewnym etapie odkrywamy pokoje. Mamy 4 pokoje, w każdym pokoju pojawiają się naklejki, które są nowymi zasadami, nam są żetony, nowe komponenty, więc mamy aspekt legacy i aspekt żyjącej gry. Oczywiście dzieci chcą po każdej partii. Zagramy jedną partię i oni mówią, otwieramy tato to pudełko, chcemy je otworzyć. Więc ciężko jest tu utrzymać tę prędkość, jaką autor sugeruje. Ale to, że gra żyje razem z nami jako rodziną, to samo było w Zombie Kids i to jest super. Także skarpetkowe stwory, jak macie właśnie graczy w wieku 4, 5, 6, 7, 8, powiedzmy to tak,
taki zakres gdzieś tam sobie w głowie bym stworzył. Warto. I ja też jak w tą gram, to się dobrze bawię. Bo też jest rywalizacja, więc nie ma czegoś takiego, że ja decyduję za dzieci i tak dalej. Dobra. Dwie bardzo fajne gry. I ostatni temat już dzisiaj tego odcinka to gry przygodowe. Gry RPG z dziećmi. Ostatnimi czasy stwierdziłem, że spróbuję tego typu zabawy i zanim jeszcze się ogarnąłem, że istnieją podręczniki, takie jak Jagodowy Las czy Mistrz Baśni, to pierwszego RPGa z moimi dziećmi grałem tak po prostu. Później na drugą sesję w tej przygodzie, którą ja stworzyłem, w systemie, który stworzyłem, w ogóle dołączyły inne dzieci znajomych, więc tam ta grupa się trochę rozrosła. Ale też graliśmy w te gry. I teraz mam kilka myśli, jeśli chodzi o gry przygodowe czy gry RPG z dziećmi. Przypominam, w moim wypadku 4-latek i 5-latka, więc to są młodsze dzieci, które jeszcze tak powolutku dopiero łapią, czym jest gra fabularna. Po pierwsze, co jest ciekawe, to to, że w tych grach przygodowych rzeczywiście pierwszym wyzwaniem jest wyjaśnienie dziecku, czym to jest. Aczkolwiek w wypadku moich dzieci nie było to bardzo, bardzo trudne. Wynika to może z tego, że graliśmy wcześniej na przykład w opowiadanki. Jakąś taką, jest taka gra od Rebela, gdzie się trochę opowiada historię i dzieci do niej coś dopowiadają, więc jakby ten aspekt fabularny gdzieś tam się u nas pojawiał, więc nie było dużego wyzwania, żeby się dzieci w to wciągnęły. Rzeczywiście też różne dzieci oczywiście mają różny poziom zaangażowania, ekstrawertyzmu i chęci do tego, żeby brać w tym udział. Ale co jest ciekawe, to to, że dzieci też nie do końca czują tę barierę między mistrzem gry a graczem. Jak ja jestem mistrzem gry, a i tak one w trakcie gry mają tendencję do tego, żeby przejąć wszystko i opowiedzieć wszystko. I mówią, dobra, to przykładowo, idę tam i mówię mu tej osobie, chodź z nami, a ona mówi, okej, idę z wami, bo jestem waszym przyjacielem i my wtedy z nią idziemy i pokonujemy smoka. I smok walczy, ale my jesteśmy silniejsi. I także to jest ciekawa rzecz, że trzeba tą granicę, każdy swoim bohaterem, pamiętaj, ty jesteś bohaterem, mów co robisz ty, a ja mówię co robi otoczenie. Więc to takie wstępne myśli. I co jest też fajne, to to, że, albo inaczej ważne, żeby jakaś jednak mikromechanika była. Żeby zaczepić. Żeby jakaś była karta postaci, którą wspólnie narysujemy. Jakiś mechanizm rzutu kością, w którym będziemy coś losować. Nawet jak będzie los, rzut 50-50, uda się, nie uda. To jest fajne, bo wtedy jest ten moment taki mechanicznego zaczepienia, gdzie nie tylko jest to wspólne opowiadanie historii, to też jest ciekawe. Moja żona w ogóle to z dziećmi nieraz robi, że po prostu opowiada historię, w której one biorą udział i za jakiś czas one mówią, co tam się dzieje. To też jest fajna zabawa, ale żeby wejść w ten już poziom gry, potrzeba jakiejś mechaniki, jakiegoś punktu zaczepienia. Ja też w trakcie gry z nimi rysowałem mapę na przykład i tak dalej. No i ogólnie byłyby zadowolone, więc to polecam jako przełamać się, spróbować zagrać ze swoimi dziećmi, wytłumaczyć im, słuchajcie, najpierw rysujemy postaci, potem będziemy rozgrywali historię. Uważać, żeby ta historia nie była zbyt ani nudna, ani zbyt straszna. Można wczuwając się w mistrza gry, dużo opowiadać i wtedy stracić uwagę słuchaczy. Albo z drugiej strony można stworzyć sytuację, w której widzę w ich oczach, że ups, jest zbyt strasznie, zbyt poważnie, zbyt ciężkie emocje wrzuciłem im w tą grę. Więc tak to wygląda. No to teraz kilka słów o tych książkach. Dziękuję wydawcom tych książek za to, że mi je wysłali i ogólnie obydwie polecam. I obydwie są podobne, są inne, bo tutaj mamy ogólny taki uniwersalny wątek fantazy, można powiedzieć troszeczkę tolkienowskie fantazy, ale uwaga, tolkienowskie fantazy w wariancie przyjacielsko-radosnym. I to jest Mistrz Baśni, gdzie mamy wyjaśnienie
wprowadzenie w ogóle w to, co, jak gry fabularne wyglądają, jest informacja od nauczyciela, od psychologa. To jest w ogóle super taki, taka baza do tego, żeby usiąść sobie jako rodzic wieczorem, w ogóle przeczytać to wszystko, zainspirować się, złapać pewne rzeczy, zbudować sobie w głowie swoje myśli na temat tego, co ja z tego chcę użyć do gry z moimi dziećmi. Oczywiście mamy tutaj zasady tworzenia bohaterów, jak wygląda magia, jakie są mechanizmy gry, jak się wykonuje testy kośćmi, czym są monety szczęścia i jak tutaj wygląda zaprzyjaźnianie się z jakimiś postaciami. Co jest ważne, to mamy też opis krainy i scenariusze. Mamy kilka scenariuszy, gdzie po prostu możemy słowo w słowo sobie czytać to, co tu się dzieje, dopowiedzieć troszeczkę od siebie i nie musimy samemu tworzyć historii. Więc to jest bardzo dobre narzędzie, jeżeli ktoś rozpoczyna, chce wejść w te gry przygodowe z dziećmi albo poszerzyć sobie swoją perspektywę. To, co jest ważne w tej grze, co było dla mnie osobiście szokiem, ale to może wynika z tego, jakie są nasze dzieci, to, że tutaj nie ma żadnej przemocy, więc jak tutaj wszystkie konflikty i problemy są rozwiązywane z zaprzyjaźnianiem się, więc jak spotykamy złego, to my nie możemy go uderzyć, tak, albo spróbować go w jakikolwiek inny sposób pokonać, tylko chcemy się z nim zaprzyjaźnić. Więc to jest taka ważna uwaga. Moje dzieci nie są do końca do tego przyzwyczajone, może przez to, że gramy w inne gry planszowe, gdzie gdzieś tam ten wątek jakiejś przemocy, tego, że superbohaterowie Marvela walczą z Taskmasterem czy Red Skullem jest i dlatego naturalne dla nich jest też to, że w grze przygodowej jak wyskakuje na nich bies, no to co, Emnika rzuca czary, Michał bierze miecz i idzie go. Jagodowy Las jest, jeśli chodzi o swoje założenie, podobny. Mamy też wprowadzenie do tego, czym, ale nie jest tak duże jak w Mistrzu Baśni. Wprowadzenie do tego, czym są gry przygodowe. Mamy wyjaśnienie, kim my jesteśmy, co się dzieje w tym świecie, jak wygląda rozgrywka. Mamy dużo takich też pomocy do tego, żeby ten świat budować i tworzyć. I też mamy gotowe jakieś statystyki, na przykład dla lokacji, dla wrogów, albo gotowe scenariusze. Jagodowy Las jest o tyle fajny, że w ogóle Jagodowy Las jest o tyle fajny, że jesteśmy właśnie z krzatami. W ogóle ten wątek tu mi się podoba. Oczywiście ten wątek tutaj, że jesteśmy też księżniczką, rycerzem, on jest też w oczywisty sposób działa i się kojarzy dzieciom z jakąś baśnią, z baśniami, historiami, które znają. W Jagodowym Lesie fajne jest to, że mamy nowy wątek, jesteśmy tymi skrzatami i możemy w ten sposób, w taki zabawny sposób i ciekawy, przenieść dzieci na przykład do lasu w okolicy, które znamy, ale one są małymi skrzatami, które tam biegną. Na przykład, prawda? Albo może w ogrodzie naszego domu akcja się dzieje, ale my nie jesteśmy sobą, tylko jesteśmy małymi skrzatami, które muszą w tym ogrodzie coś zrobić. Więc ten wątek skali, ale zarazem odniesienia się do pewnych rzeczy, które może znamy, też bardzo fajną jest pomocą w tworzeniu przygody. Jeśli chodzi o mechanikę, to w obu tych grach jest dosyć podobnie. Tutaj mamy przede wszystkim rzuty takie trochę uda się, nie uda, 50-50 z modyfikatorem. Tutaj mamy podobnie troszeczkę większą tą skalę, jeśli chodzi o trafienie, nie trafienie. W obu wypadkach działa to tak, jak sobie, że tak powiem, sam w głowie, grając bez książek, wymyśliłem. Kośćka 6, gdzie poruszamy się między porażką, sukcesem, a czymś pomiędzy. Mistrz Baśni ma też zeszyt scenariuszy i dla obu tych gier możemy sobie albo wydrukować z sieci, albo skserować z tych książek karty postaci. Obie są fajne, obie są dobrą pomocą do tego, żeby ostatecznie stworzyć i coś, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o mechanikę, co będzie pasowało do waszych dzieci, waszej rodziny. Tak to wygląda. Bardzo chętnie usłyszę od was, bardzo, czy graliście ze swoimi dziećmi w gry przygodowe. Jak wasze doświadczenie wyglądało? Co było wyzwaniem? Co było jakimś, co się udało? Jakie macie wskazówki dla mnie, gdy dalej będę w ten świat je wciągał? Ja już sam dawno w RPG nie grałem, a teraz ten powrót w roli mistrza gry dla dzieci jest bardzo fajny. Tradycyjnie kończę z Kittelsem.
Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będziemy mieli konkursy. Piszcie też oczywiście, jakie trudne słowa chcecie, abyśmy omówili. No i czy ktoś z waszych znajomych nie chce wam oddać gry i trzeba interweniować. No i na Go On Board będą się pojawiały kolejne filmiki. Na Facebooku Go On Board kolejne grafiki z Wiedźmina. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Hej!